Witam was tutaj, cześć, cześć, zapraszam was na kolejny odcinek z Minecraft PlayStation 4. I tak, jestem przy naszej magicznej tutaj farmie, którą budowaliśmy sobie w ostatnim odcinku. I póki co, raz widziałem tylko u niego jakieś tam serca, które się pojawiły faktycznie. Ale tak dalej to ja tutaj zbyt dużo nie widzę, żeby cokolwiek oni się chcieli tutaj ze sobą. No wiecie, żeby jakikolwiek mały się pojawił, to mi się trochę mało podoba. Nie wiem, czy ten musi też być taki brązowy. Jeżeli tak, to najwyżej weźmiemy go stamtąd. Jeszcze na pewno gdzieś w okolicy, z tego co pamiętam, mieliśmy jeszcze jakąś wioskę, więc ewentualnie sobie zabierzemy jeszcze jednego. Ale tak, zmieniłem tutaj to trochę to, zmieniłem. I on też, ten brązowy, nie wiem, czy on się już przepełnił, czy co. Nie chcę też zbytnio już tutaj zbierać naszych tych, ale to nie wiem. Nie wiem, o co chodzi i zbytnio na razie pewnie się nie dowiemy. Jeżeli ktoś wie z was, jak to... O co tutaj właściwie chodzi, to powiedzcie, bo bardzo chętnie bym dowiedział się. Ten tutaj co sobie tak skacze? Nie wiem. Dobra, nieważne. Tak czy siak, dzisiaj się czymś innym bym chciał zająć, niż tutaj liderami, którymi się ostatnio zajmowaliśmy. Tutaj, czekajcie, możemy sobie zejść. Zmieniłem trochę to. Tego jednego przesunąłem trochę dalej, bo stwierdziłem, że może go wioska denerwuje czy coś. Jak widzicie, tutaj nie ma na razie żadnego, bo tutaj byłby już od razu. Możemy jeszcze przejść dookoła i sprawdzić, czy nigdzie go tutaj po prostu nie ma. Ale tak jak mówię, wątpię, ponieważ on tutaj teoretycznie powinien spłynąć od razu, nawet jeżeli by miał tą swoją magiczną siłę woli, to i tak nie powinno go tutaj być. Jedyne co faktycznie może ich tutaj denerwować, ale raczej wątpię, bo wiem, że w każdej wiosce mamy coś takiego magicznego jak to. I może to, któregoś z nich tutaj trochę denerwuje, ale szczerze powiem, że wątpię, bo jak jeden pokazał, że serduszka, no to sądzę, że to jest dobry znak, to znaczy, że się da. No, oczywiście, że wełnę nie powinniśmy robić tutaj siekierą, ale bo robię, tak? Co nawet trochę pochodni też będziemy mieli w pakiecie. Dobra, to proszę bardzo, to trochę zmieniliśmy to. Może to coś da, wątpię szczerze powiedziawszy, ale jakby coś, proszę bardzo. Ten tam sobie skacze póki co. Dobra, jak tam sobie skacze? Mamy też do nich zejście, jakby coś. Drugi villager został przeniesiony tutaj. Czekajcie, dajmy do niego sobie. O, dokładnie. On jest teraz tutaj, sobie się mieści. I z nim mogę dobić nasze magiczne handle. I tak możecie zauważyć. Mamy drugi tutaj ząb. Udało mi się tutaj złapać. I dzisiaj się tutaj zębem na pewno zmymy. Dziś trochę rzeczami, więc tak. Dzisiaj się bym przeniósł sobie tą farmę tak w ogóle. I trochę zajmiemy się już tam, żeby się bawić w tej naszym już tym statku. Dzisiaj jeszcze skończymy sobie odbudowywanie naszych statków, naszego tak zwanego finito i już później będziemy szli sobie dalej pełną parą. Dobra, to tak, to sobie weźmy to. Chyba wszystkie, całą wełnę już mamy. Tak, tu jest też ich trochę przydużo, ale dobra. Dobra, dajcie mi wypuście. Wypuszczone i... Chodźmy. Dzisiaj zbytnio do tej wioski już chyba raczej nie będę wracać. Ale kto wie, zobaczymy. Na pewno bym stworzył sobie nową mapę, ponieważ tego statku nie ma na żadnych. Znaczy, jest na jednej mapie, ale ogólnie na tych naszych takich prawdziwszych mapach niestety tego nie ma. Dlaczego? No bo po prostu jest trochę przedaleko. On jest na dwóch mapach, to znaczy, no prawie, no jest na krawędzi jednego, więc też nie może się po prostu pojawić tutaj nigdzie. Tutaj już zrobiłem rusztowanie sobie na samą górę. O, proszę bardzo, wyjeżdżamy tutaj. Więc jest już całkiem zacnie. I tak, weźmy sobie, wrzućmy sobie naszą tutaj wełnę, którą przed chwilą zabraliśmy. Nie, wełnę mamy, naprawdę jesteśmy pod dostatkiem. I tak, na pewno mamy trochę właśnie tego. I od tego sobie zaczniemy. Musimy dzisiaj sobie stworzyć jeden z bardziej drogich bloków ogólnie w całym Minecrafcie. Oczywiście mówię tutaj o sztabce bloku żelaznym. Trzy bloki żelazne i jesteśmy w czarnym końcu. Musimy sobie trochę dzisiaj tego wydobyć najwyraźniej, ponieważ potrzebujemy. Czekajcie, gdzie to było? To było chyba tutaj. O, dokładnie, kowadła, aby zacząć już robić jakieś sensowniejsze rzeczy niż to, co robię teraz, więc dzisiaj sobie trochę zejdziemy pod ziemię. Ja sobie dokładnie zejdę pod ziemię, bo wam to po prostu może jakiegoś tam napsa puszczę czy coś. Bo muszę trochę tych rzeczy pozbierać. Dobra, tak, to sobie wrzućmy. No i właśnie wtedy będzie można te dwa trójzęby wrzucić w jeden. I resztą się zająć. O, czarna wełna jeszcze. Nie wiem, czy mieliśmy jeszcze. Jak już jakąś czarną wełnę? Nie mieliśmy jeszcze.
Dobra, no to tak, co tu dużo mówić, mam bardzo dużo też marchewek, ta skrzynia się nie... Więc tym będę się musiał zająć w kolejnym odcinku i teraz... O Boże, jakiś bug. Kolejny jakiś dziwny bug, dobra. Akurat bugów to tutaj jest dużo w tej wersji Minecrafta, więc... Więc powiem tak, nie będę już marudzić, poczekajcie, przenieśmy sobie rusztowanie. I właściwie to możemy zaczynać. Ogólnie trójzębem to się fajnie posługujemy, ale jak zejdziemy sobie na dół, to ja sobie pozwolę te dwa trójzęby tutaj zostawić, żeby później ich nie stracić i nie mieć sobie tego za złe. Bo jak już mamy jakiś trójząb, to już... Powiem tak, to już jest fajnie i fajnie, żeby on tutaj cały czas był. Czekajcie, a jeszcze jedno szkło, które było mi potrzebne. I płytkę, którą sobie po prostu gdzieś tą wrzucimy. Dobra, to chyba tyle. Tak, mamy tutaj trochę drewna, trochę tych różnych rzeczy. Mamy też ciastka. Ciastka to są oczywiście, wiadomo, od villagerów zakupione. I możemy zostawić jeszcze to. Czekaj. Aha, dobra, tutaj już nie ma miejsca. Świetnie. No to tutaj mamy takie narzędzie bardziej. Dobra, no to co tu dużo mówić, trzeba zejść na dół i zacząć kopać, tak? Dobra, ale zanim kopać, to jeszcze widzę. To kopacz by się przydał. To widzę, żeby się nam przydała jeszcze jedna rzecz. A mianowicie, czy mamy jakąkolwiek jeszcze nić? Wydaje mi się, że możemy przypadkiem nie mieć. To tak, czy z białej wełny można stworzyć nić? Bo pamiętam, że jakoś się dało chyba stworzyć. Ale nie wiem, nie wiem, nie jestem pełen. Czekaj, tu są barwniki, to nie. Gdzie to też by mogło być? No nie wiem. O, jest! Okej, ale dobra, tego nie mamy. No to chyba nie da się stworzyć niestety. O, ciekawe. Możemy sobie stworzyć to i tu mamy tak te różne teraz te, ale nici jako takiej to nie da się stworzyć. Szkoda, bo jest nam akurat potrzebna do właśnie, no może się domyślić czego. No właśnie, czyli trzeba znaleźć po prostu jakiegoś kościotrupa czy inne rzeczy i go po prostu ubić. Dobra, ale tak jak mówiłem, ja się zajmę tutaj kopaniem pod ziemią i takie timelapsy dzisiaj będą, więc zaczynamy z timelapsami.
kopaniu. W ogóle nam się tutaj całkiem nieźle udało wykopać, bo całkowity tutaj dół do nas, do Bedrocka, do skały macierzystej, tak po polsku, to całkowicie bez żadnych jezior lawy, więc naprawdę nieźle. Ale co ważniejsze, mamy trochę diamentów i sobie weźmy je od razu, żeby nie było. Zobaczymy, ile ich tutaj wytrześniemy. No powinno ich być sporo. Proszę bardzo, piękne 6 diamentów. No, na pewno nam się przydadzą, bo nasz tutaj diamentowy kilo się trochę powoli tutaj już, no, schodzi na psy. Ale tak, ogólnie jak widzicie, tutaj będę sobie kopać. W międzyczasie, w wolnych chwilach będę sobie tutaj kopać, niekoniecznie nawet nagrywać. Ale sobie wyjdźmy na górę. Jak widzicie, trochę też mi się tutaj udało znaleźć tej, niestety tylko to trochę. Jak to się nazywa? Nici, aby zrobić nam tutaj naszą windę. I winda jest już na samą górę też. To jest nawet jedno może i ważniejsze. Ale ogólnie jest całkiem nieźle. I tak, tutaj na dole, zaraz tym się zajmę, bo na razie sobie tylko tutaj kopałem, ponieważ potrzebowaliśmy do kilofa i tak dalej. Tutaj będzie się bardzo dużo działo. Tutaj na dole właśnie będzie cała nasza baza. Co prawda my to obniżymy sobie jeszcze o tam z parę bloków niżej, aby tutaj ten nasz statek lepiej wyglądał na dole, bo na razie są tylko dwie tutaj, no widzicie zresztą to. Zrobimy sobie cztery, żeby były bloki. I tak, jak sobie wejdziemy tutaj na górę, to sobie przytopmy do tego wszystko, żeby było. Tutaj sobie wrzućmy nasze diamenty i sobie weźmy nasz kilof. Tak, trochę już tutaj przytopiłem tego. I tak, mam oczywiście bardzo dużo dobrych. Trochę bloków tutaj nam się znalazło. To nie ta skrzynka, tutaj sobie dalej wrzucajmy. Jest chyba oczywiste, że raczej nam tutaj zabraknie tego miejsca, ale póki co możemy tutaj sobie to wrzucać. Tak. To możemy też sobie dorzucić. O, i pada deszczyk. No cóż. Jakie nieszczęście, tak. Dobra, ale mniejsza z tym. Dawaj mi tutaj to, na co tak naprawdę dzisiaj czekaliśmy. A właściwie to ja czekałem. Czyli, proszę bardzo, będziemy go teraz tylko postawić na łóżku. Nie. W jakimś sensownym miejscu. Najlepiej go rzeczywiście, owszem, stawiać. Czekaj, może tutaj go postawmy, zamiast tej skrzynki. Tutaj trochę tej rzeczy wyrzucimy. O, proszę bardzo. A te rzeczy z tej skrzynki sobie przerzucimy do tej dolnej skrzynki. No, dokładnie. Ta skrzynka też jest trochę zbagowana. Proszę bardzo, proszę. Ta, i na razie to właściwie to będzie tyle. A skrzynkę, tą jako taką skrzynkę, to my sobie ją przerzucimy. I wrzucimy. Nie, tutaj się nie otworzysz. Zobaczmy, my musimy tą skrzynkę gdzieś wrzucać. Nie, na razie nie wrzucamy po prostu tej skrzynki nigdzie. Dorzućmy ją tutaj do pakietu. Mam dwie skrzynki, dobra. No i tak, te magiczne narzędzie działa oczywiście na levele, więc. No, cóż, takie życie. Ale jeżeli mamy jeden trójząb i mamy drugi trójząb, możemy go sobie połączyć w lepszy trójząb i oczywiście będzie lepiej. Dobra, z tego co widzę, zaklęcie tak czy siak będzie dwa. Więc nazwa, czy możemy jakieś. Dobra, nazwę możecie napisać w komentarzach, jak sądzicie. Mamy już taki trochę bardziej podreperowany ten trójząb, ale jedna rzecz, która mnie faktycznie interesuje, i ona jest tutaj, to jest mikstura regeneracji, oddychanie pod wodą przez 3, nie miałem chyba przez dłużej też, gdzieś widziałem, ale dobra, mamy tylko przez 3, no to trudno. I teraz tak, zdejmijmy sobie ten nasz złoty, mamy niby złoty. Oj, wiesz co, ja bym wolał, może nie złoty, a taki normalny. Stwórzmy sobie taki normalny ten hełm i on będzie mnie tu bardziej chronił, bo diamentowy to mamy, co prawda parę tych diamentów, ale na razie tutaj nie zużywajmy sobie na takie rzeczy. I proszę bardzo, poczekaj, z tego co pamiętam, możemy sobie zrobić, albo nie możemy. Szkoda. Myślałem, że możemy sobie tak zenchantować i sobie teraz pływać pod wodą normalnie. Ale widzę, że chyba nie z tych nie. Chyba, że coś innego, poczekaj. Mamy tutaj trochę tych rzeczy. Może to? Nie. Znaczy, ja raczej wątpię, ale wiecie, wszystko jest możliwe. To w końcu to jest Minecraft, tak? To też nie. A może nogi? Też nie. No dobra, czyli po prostu musimy mieć jeszcze drugą część. Ale to też zaraz z tym się zajmiemy. Magiczny stół. Mamy tutaj zaklęcie na ostrość. To mogłoby nam się przydać w sumie. Na nasz mieczyk. Proszę bardzo. W sumie to mieczyk możemy sobie zrobić diamentowy. O, i to się akurat przyda, więc tak, ten wywal. Dawaj mi tutaj mój diamentowy mieczyk. Proszę bardzo. To nie było to. I straciliśmy trochę żelaza przy okazji. Ja nie mogę.
I nie mamy już drewna, dobra. Ale spokojnie, to akurat nie jest największy problem. Dawaj. Dawaj mi tutaj mój mieczyk. Mieczyk mamy, proszę bardzo. Sztuk jeden, więcej nie chcemy. To dorzuć tutaj. Ciebie wyrzuć tutaj i teraz tak. Ciebie wrzucamy tutaj i ciebie wrzucamy tutaj i koszt to jest jeden. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że jeden, bo nie chcę też dużo wydawać. Proszę bardzo, jakiś tam enchant już na niego mamy. Nie, 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 oddawaj. To się skąd tutaj wzięło tak właściwie? Nie wiem. Dobra, no i tak, skoro nie mamy, to tak, pierwsze, to sobie przerzućmy tutaj do tej całości. Ciebie też tutaj przerzucimy. I co było nam potrzebne do magicznego stołu? Bo pamiętam, magiczny stół, dwa diamenty mamy, książka. Tego mogę nie mieć jeszcze. Bo do książki, z tego co pamiętam, poczekaj, były dziwne rzeczy potrzebne. Swojego. Czemu tutaj mamy mięso? I to jeszcze nie upieczone. Czekaj, czy my tutaj mamy też jakieś te mięsa? Nie. Tutaj na szczęście nie mamy. Mamy... Dobra, to tak, ciebie tutaj dorzućmy do pakietu przytapiania. Natomiast, z tego co pamiętam, jak się tworzyło książkę? Potrzebujemy papier. A papier mamy z trzciny cukrowej, z której ciupkę mamy. No dokładnie. To sobie przy okazji całą zużyjemy. Dawaj, 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 dawaj. Okej, okay, jeszcze. Dawaj jeszcze tej trzciny. Wiem, że papier mam gdzieś tam stworzony, ale przy okazji zużyjemy sobie trochę tej. A to nam się na pewno przyda. Co nie? Gdzie możemy mieć ten nasz papier w sumie? Pewnie tutaj go wrzuciłem. O, dokładnie. I to ile tego papieru tutaj mamy? Dobra, mamy nawet książki. Dobra, mamy książkę, to nie będę się już tutaj cackać z tym wszystkim. Jest książka, to jest książka. To w takim wypadku sobie możemy to zostawić tutaj i będziemy przeszczęśliwi. Natomiast obsybian, tak, mamy go na tyle dużo, czekam wełna, że możemy teoretycznie stworzyć nawet portal do Netheru, ale tym się zajmiemy kiedy indziej. Bardziej mnie interesuje magiczny stół. Magiczny stół. Co prawda wiem, że do magicznego stołu jeszcze są te dwa diamenty właśnie potrzebne, co trochę szkoda. Ale dobra, już no powiem tak, no. Coś kosztem czegoś i książki będziemy potrzebowali też tego, ale dobra, tym to na dole będziemy budować, jakby coś. Tak, magiczny stół i to wszystko będzie na dole. Gdzie to było? Tutaj. Dobra, dawaj, proszę bardzo. Mamy nasz pierwszy magiczny stół. W ogóle chyba w Minecraft, nie pamiętam. O, dokładnie, dostałem właśnie CFU. I na razie go sobie postawmy tutaj gdzieś na deszczu. Postawmy sobie go tutaj na razie. I tak. Mamy paliwo nawet. Mało, ale mamy. I zobaczmy, czy coś tutaj może być. Niezniszczalność, ochrona. Ochrona, no takie kiepskie trochę te na razie enchanty. Poczekaj, a gdybyśmy może kliknęli na to. Nie, tego już nie możemy nic? Okej, dawaj, jeżeli coś już jest, to rozumiem, że nic nie można. No dobra, trochę szkoda. Bardziej mnie irytuje ten diamentowy, że już na niego nic nie możemy. Wydajność, wydajność, wydajność. No. Powiem no tak, no nie, nie jest to, ale najbardziej mnie oczywiście interesuje trójząb. Niezniszczalność, niezniszczalność. Liczyłem na coś więcej, szczerze powiedziawszy, to liczyłem na pewno na coś więcej. Dobra, mamy ten magiczny stół. Przenieśmy się na dole i stwórzmy sobie trochę książek i zajmijmy się tym. Możemy tylko parę stworzyć książek, co jest trochę problemem, ponieważ mamy mało skóry. Ale zaraz tym się zajmiemy. Poczekaj, książka. Bo ile na taką każdego? Idzie po... O Boże, to mogę tylko stworzyć dwie te... Dobra, to ja się zajmę tworzeniem tam pomieszczenia na dole i różnymi tymi rzeczami i za chwilę wracamy tutaj. Kolejny tajetki tutaj na wsi. Te skrzynki to naprawdę nigdy się nie zleciało. I'm a believer, but
Się trochę się tutaj pokręciłem i tak, jeszcze zanim tutaj, poza tymi tutaj rzeczami, które teraz robimy, stwierdziłem, że możemy stworzyć jeszcze jedną rzecz. A mianowicie, po pierwsze, pomijając to, że tutaj skrzynkę trzeba postawić, abyśmy mogli te wszystkie nasze rzeczy tutaj stąd przechowywać. No, czy ta skrzynka... Poczekaj, gdzie jest moje ulubione narzędzie, które się nazywa... Dokładnie. Poczekaj, przenieśmy ciebie tutaj. Dobra, no i tak, i tutaj sobie będziemy trzymać te wszystkie rzeczy. I tak, mamy tutaj nasz crafting table. Mieliśmy tutaj nasz crafting table. Dawaj go jeszcze raz. Stwórzmy sobie jeszcze parę książek. I po co nam teraz te książki? Książki są nam po to, aby tworzyć na tych książkach jakieś tam enchanty. Więc tak, bierzemy sobie jedną... Nie na pochodnie. Bierzemy sobie jedną, o dokładnie. I teraz patrzymy, mamy niezniszczalność, powolne opadanie i wydajność. O, właśnie, zapomniałem o tym. Przecież na hełm później musimy znaleźć ten nasze ulubione. Poczekaj, dawaj jeszcze raz. Ochrona, niezniszczalność, podwodna wydajność. Nie wiem jak wy, ale mnie to zainteresowało. Dawaj. I mamy podwodna wydajność. Może lepiej będziemy oddychać pod wodą, kto wie. Kto to wie, ale dobra. I poczekaj, czyli teraz teoretycznie, poczekajcie, wyjdźmy sobie i będziemy mogli normalnie już tutaj to kręcić tym. No jest, nie, no kurczę, ja nie mogę. Delfin! Czy oddychać możemy lepiej, to ja raczej wątpię, ale możemy też pływać lepiej. Nie, jest o wiele lepiej. Dobra, to tak, mamy już nasz hełm, który miejmy nadzieję, że nam się nie rozwali zbyt szybko, ale dobra. To tak, to jest na pewno nasz hełm. Ale dobra, poczekaj, bo tak. Pozostałe, bo na pewno na trójząb mamy póki co tylko niezniszczalność, a ja bym oczywiście chciał coś zupełnie innego, ale pewnie trzeba trochę więcej tej całości. Zobaczmy, co nam tutaj wejdzie. Poczekaj. Ostrość, niezniszczalność, ostrość. Okej, okay, dobra, to tak niepowalająco. Poczekaj, może na to coś ciekawego. Niezniszczalność 2, wydajność 1.
Wydajność 2. No, wiesz co, akurat na tym nie potrzebuję jakiś tam nie wiadomo czego. Na tym by się coś przydało na pewno. Wydajność 2, niezniszczalność 2. Dobra, daj tą niezniszczalność. Niezniszczalność i wydajność 2. Dobra, to jest całkiem niezły. To się na pewno nam tutaj przyda. Zaraz go sobie jeszcze zdeparujemy, aby było jeszcze lepiej. I teraz zobaczmy, bo ten trójząb bym chciał, żeby z niego jakoś korzystać. Nie, dobra, na trójząb na razie nic nie ma ciekawego. No to sobie dajmy. Synu, jak tam nasze levele? Okej, okay, mamy cały czas 12. To jest dziwne. Dobra. O, i teraz mamy powolne opadanie, niezniszczalność, wydajność. Dobra, daj niezniszczalność. Mamy na tej książce niezniszczalność. Nie. O, oj. Jest lojalność. Tylko potrzebujemy 11 levela. Dobra, no dobra, to. Dobra. Wystarczy wyjść w trakcie nocy i zdobyć parę levelów, albo po prostu rozmnożyć parę owiec. No akurat co do rozmnażania to teraz nie mam zbytnio jak. Okej, nie, jest akurat noc. Świetnie. To chciałem usłyszeć. Dobra, poczekajcie. To wyjdźmy i zniszczmy tam parę creeperów czy coś. I o, tu jest jakiś pająk. No to tak, może żeby się nie przemęczać. Tu mamy jakiegoś po prostu tego. Chyba dawaj. 11 poziom musimy wbić, gościu. Mamy 11 poziom, świetnie. Dobrze było. I będzie mi lojalność, czyli będzie do nas zawsze wracać nasz trójząb. Oj, to byłoby to, to byłoby to. Czekaj, czekaj, ja nie w tę stronę, ja w dół muszę iść. Aż ty. Ta winda to taka trochę, no, przeklęta. Dobra, dawaj, dawaj tu w dół. I dawaj nasz tutaj trójząb na lojalność. No. No, 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 no. Poczekajcie, sprawdźmy, czy to będzie działać. Teraz, teoretycznie, mogę sobie rzucić w ścianę. I wrócił. Dokładnie to chciałem mieć na tym trójzębie. Dobra, no to tak. Trochę nam poziomów zeszło. A, bo to działa trochę w inny sposób. Dobra, zapomniałem o tym. Czy coś tu jeszcze jest, co byśmy chcieli? Na pewno to byśmy chcieli, ale nie mamy już tego, co nam jest najważniejsze w sumie. Czyli naszego paliwa. Więc, no cóż. Póki co to tyle, co możemy tutaj przy tym kręcić. Mamy zaklętą tutaj książkę. Mamy jakieś tutaj jeszcze inne książki. Nasz diamentowy kilof tutaj pozostaje, ponieważ, no, jak możecie się domyślać, nie chcę go po prostu zniszczyć. No i tak, nasz trój raz siedzieć. Ty i poczekaj. Tak, teraz tutaj się strasznie dużo że zrobił tłok, bym wręcz powiedział. Mamy jeszcze nożyce i w ogóle już jest full wypas. Dobra, tutaj sobie przerzućmy jeszcze to. Wiaderko z wodą, pochodnie. Dobra, no to tak. Ostatnia rzecz, jaką dzisiaj chciałem zrobić. Teoretycznie w sumie od tego chciałem zacząć odcinek, ale tak jakoś wyszło, że doszliśmy do tego w końcu. Co nie jest akurat złą wiadomością, bo jednak co jak co, to jest nam będzie na pewno tutaj przydatne. Żeby nie było, później my to jeszcze jakoś udekorujemy ładnie, ale póki co tak. I ta winda też musi być tu trochę uzupełniona i żeby lepiej działała, bo póki co widzicie sami jak ona tutaj wygląda. Dobra, ale jestem bardzo zadowolony, bo mogę teraz normalnie w naszych tutaj. No, no wiecie o co chodzi. Mogę normalnie teraz się już zacząć bawić. Poczekajcie, to tak, aż wyjdźmy sobie na dwór. I znajdźmy sobie coś, co by mnie interesowało. Dobra, ja tam widzę mój target. Dobra. I teraz do mnie wracasz. I jeszcze raz. Kurde, nie trafiłem. Wróć do mnie. Dawaj jeszcze raz. Okej. Niby ja dodaję 8 attack damage, ale widzę, że coś jeszcze trzeba byłoby popracować. Okej, dobra, za nisko. Kurde, gdzie ty poszedłeś też? Ja chciałem ciebie trafić, a ty mi żeś się gdzieś schował. Pójdźmy tutaj na górę. Gdzieś bardziej się schował, widzę. Poczekajcie. Już chcę go dobić. Już jesteś mój. Oż ty, o ty! Ty chcesz mnie atakować? To nie w tą stronę. To ja ciebie atakuję, poczekajcie. Ale ja. Dobra, mamy cię, proszę bardzo. Jeszcze jakbyś mi dał to, co mnie interesuje, to byłoby już w ogóle fajnie, ale nie. Ale nie, żeś nie dał niestety. Dobra, dawaj ty. I ty tu, gdzie ty tu się chowasz? Dobra, i jeszcze raz, poczekaj, wróć tu. Bardzo trudno mi się steruje teraz. Jeszcze jak mnie zabijesz, ty to w ogóle już będzie nieciekawie. Dobra, tak, trójząb niech do mnie wraca. Ja sobie muszę tutaj coś dojeść. Kurczę, co to jest? Ja taki beznadziejny jestem niby. Gdzie jest ten nasz trójząb? Halo. Chyba jest. Wrócił. On się teraz tak jeszcze czai. Dobra, nie, nie, nie. Dobra, zdenerwowałeś mnie. Po prostu musisz zginąć.
Nie ma już dla ciebie tutaj miejsca. Dobra. Poczekaj, bo ty gościu mnie zaraz zabijesz, będzie w ogóle nie fajnie. Co jest? Dobra, chwila. Chwila. To mi się bardzo nie podoba. Dawaj, idziemy po moje rzeczy. Bo to nie. Ja się nie dam tak tu bić przez jakiegoś byle jakiego kościotrupa. Chyba po pierwsze byłoby fajnie znaleźć nasz trójząb. Ale to może być trochę cięższe. W sumie mogliśmy się przespać po prostu. Ale nie, jest trójząb i gin. Gin ty trupie, żeś mnie zabiłeś. Nie wiem co on tam miał, jakiś łuk czy co, ale zabił mnie z naprawdę daleka. Dobra, o jakiś. Dobra. I teraz będę to musiał wszystko złapać ze sobą. Won, won. Creeper mi tu jeszcze, Creepera trzeba, żeby wysadził mi to wszystko. Poczekaj, my cię musimy tutaj zabić. Ja widziałem jak tam ten się zespawnił, jeszcze to było w ogóle dobre. Dobra, gin. Jeszcze mi tu Creepera brakuje. Creeper by mi teraz to wszystko wysadził, te moje rzeczy i w ogóle byśmy byli już w ogóle martwi. Nie ma mowy. Dobra, poczekajcie. Gdzie są moje rzeczy, ej? Ja tego miałem znacznie więc dużo więcej. Po pierwsze, gdzie jest mój hełm? Nie mógł mi już się zepsuć. Ewidentnie ja go tutaj nie widzę. I to mi się bardzo nie podoba, że ja go tutaj nie widzę. Okej, dobra. Na pewno mamy jeszcze budki znalezione, ale nie ma mojego hełma. Akurat którym się ostatnio zajmowałem. O, tutaj coś jest. Łopanie, ale to wyrzuciło cię tutaj. Ale. O, jest hełm, dobra. Dawaj, chodź tutaj. Nie wiem co on tutaj robi tak właściwie, ale. Ale dobra. Chyba mamy wszystko, tak mi się wydaje. Bardziej mnie interesuje to, że zaraz się utopimy znowu. Dawaj mi tutaj moje marchewki. Jedz to. Przecież. Kurczę, i straciliśmy level, a nie, mamy piąty level teraz, nawet nie wiem. Nie, mamy na pewno więcej niż było wcześniej, ale. Ale tak czy siak, to mi się na pewno bardzo nie spodobało. I ja tam widzę coś ciekawego. Dobra, to może. Tutaj jest minuta odcinka dla mnie. A mnie jest godzina 7 minut. Dobra, jakoś tam przy tym pokręcę, ale. O, ty też jesteś ciekawy. Dawaj jeszcze raz. On ma tam fajną zbroję, więc chciałbym już go zabić. Dobra. To tak, ten frajer został zabity. Co jest bardzo dobrą wiadomością. Tylko tutaj jest wiedźma i to mnie mniej irytuje. Mniej zadowala. Bo jak mnie wiedźma zauważy, to jest ten. No wiecie. No wiecie jak to jest z wiedźmami. O kurczę, chyba mnie zauważyła. Chyba tak. Bo coś tak zaczęła się tutaj w moim kierunku przemieszczać. Chyba idźmy wolno od tej wiedźmy. Bo ona daje mikstury. I ona też zestawia po sobie mikstury. I to mnie najbardziej by zainteresowało. Chyba ona się gdzieś tutaj schowała. Spokojnie. Tu, mój trójząb sprawiedliwości cię widzi. Dawaj jeszcze raz. Widzę, że tam masz regenerację, ale trójząb cię zabije. Chyba. Mam taką nadzieję. Dawaj. Słonego, ten trójząb się chyba będzie. Co? Gdzie ona jest? Chyba ją po prostu zabiliśmy. Tak mi się wydaje. Nic po sobie nie zostawiła, tylko levele nowe z nadzieję. Myślałem, że coś już będzie po niej, a tu kurczę nic. Dobra, tak czy siak, to co chciałem się czymś zająć dzisiaj najbardziej wtedy w odcinku, pomijając to, że na chwilę trochę tej rzeczy dostaliśmy dzisiaj, to jest zjedzmy, poczekajcie, najpierw coś zjedzmy. Zostawmy sobie tutaj rzeczy. Strasznie trudno te nici się zostaje, bo normalnie już tyle i tego wszystkiego zabiłem, ale cały czas mam z tym problem. Dobra, czekaj, tu jeszcze mam kości. Kości możemy tu dodać. To. No i tak, i w sobie to wszystko ładnie, pięknie poukładałem i od razu wszystko mi tutaj rozwalili, wszystko. No ma tak, to było tutaj, czekaj, nie. A, to mieliśmy zenchantować, dobra. Dawaj, to i to. W sumie, na żelazny kilof, no ma nie. Na razie sobie zróbmy po prostu taki zwykły. To kosztuje 2, to kosztuje 6, dobra, nie, to ja chcę 2. Proszę bardzo, no niezniszczalność, mamy wszystko na nim teraz. Dalej, tutaj sobie dorzucimy to. Tu będzie to. Nożyce po prostu sobie zostawmy tutaj gdzieś w moim tym magicznym. I tak, daj mi tutaj marchewki, daj mi tutaj to i w ogóle to ja tutaj mam strasznie dużo węgla swojego. Tak, weź połowę. Połowę tutaj zostawmy. Bo po co mi aż tyle węgla? I dajmy sobie trochę tutaj naszych marchewek, żebym miał co jeść.
Dobra, to co mnie dzisiaj interesowało tak właściwie najbardziej, to jest zdobienie żagli na naszym statku. Ponieważ nie wiem, czy zauważyliście, nasze tutaj żagle to, no właśnie, wyglądają jak nie wiadomo co. Bo powiem więcej, one po prostu nie wyglądają. I tym bym się dzisiaj chciał zająć, na sam koniec już dzisiejszego odcinka najwyżej. Więc tym się teraz zajmę i to będzie kolejny tam już, niech będzie ten timelapse. Spróbujemy to jakoś zrobić, znaczy, no, zobaczymy. Lecimy. Czymś zainteresować. Jeżeli wam się to podoba, no to możecie napisać w komentarzach, czy tak, czy coś zmienić tutaj, nie wiem, czy co. No, ale według mnie, no to jest dobry progres. Niestety bardzo dużo wolny na to zużyliśmy. Ja jeszcze zrobię jeden z tyłu, albo ten z przodu, tylko tak trochę zacznę, ten jeszcze ten środkowy, ale to jest pewne, że nam tutaj wełny oczywiście nie starczy. Możemy pójść sobie do wioski, trochę jeszcze zaciągnąć, ale to jest raczej wiadomo, że niestety trochę będziemy mieli tego wszystkiego przy mało, aby tym się zająć. O, czy ten gościu ma może trójząb, czy co? Czy to jest jakiś zwykły idiot? Nie, zwykli mnie nie interesują, a coś tacy bardziej ciekawi to tak, ale ty to nie. Swego nie wiem, czy tam widzieliście, mamy pomarańczowe tutaj już owce, dzięki temu, że tutaj wzięliśmy ze sobą kolory, pomieszaliśmy. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. Proszę bardzo. I będziemy mieli teraz nowy kolor wełny. Oczywiście te owce kiedyś przeniesiemy tam do nas, tak, żeby nie było. Ale po prostu póki co na razie nie to. Nie miałem ważniejszych do robienia. Może tam pomiędzy odcinkami się będę mieć za dużo czasu i się czymś takim zajmę, ale wątpię. Dobra, udało mi się wyjść nie wyrzucając innych. Dobra, to trochę mamy jeszcze więcej wełny, więc zawsze się przyda. A zobaczmy, jak tam ci tutaj nasi frajerzy. Czy może w końcu się pojawiło coś nowego? Bo ja tutaj się teoretycznie trochę kręciłem. Znaczy raczej dalej trochę od nich. Ale nie, no nie wyglądają mi na takich, którzy byliby szczęśliwi ze swojego dziecka. Tak, na pewno widzę, że zaczął siać tutaj coś nowego. I to nie są marchewki. Ogólnie bardzo ciekawie tutaj to robi.
W sumie według mnie to chyba by było lepiej, gdyby on po prostu mi tutaj dawał, wiecie co, no. Resztę, ale zobaczmy, czy coś mamy tutaj. Nie, no nikogo nie mamy, no. Kurczę. Nie wiem, dobra, będę musiał się zastanowić, czy ta farma działa, czy nie działa, czy co i jak. Dobra, na pewno co jest ważne, to jest to, że przede mną widzę owcę, która na pewno będzie mi chciała bardzo szybko dać mi swoją wełnę. To jest przecież pewne. Dawaj. Dobra, ale nie o to mi tu chodziło. Że, no nie, no, powiem tak, na pewno wygląda to lepiej niż bez. Ale do hitu jeszcze trzeba potrzeba, no trochę. Dobra, no na pewno nie powinniśmy tak tutaj spadać w dół teraz, bo to już w ogóle jest tego, nie? Ale tak, powiem tak, jakbym miał ocenić dzisiejszy odcinek, to naprawdę tutaj dużo się działo. I ja to skończę teraz jeszcze robić drugi. No i będziemy kończyć odcinek, bo jest, jak dla mnie jest przydługi. No jeszcze mam do nagrania Snowfall i parę jeszcze innych rzeczy, więc. Więc tak, więc ja się zajmę sobą, wy się zajmiecie sobą i wszyscy będą przeszczęśliwi. Dobra, ja tutaj wracam do bawienia się tym. Tylko sobie zostawię tutaj te moje rzeczy i lecimy. Ło! Ile delfinów. Wspaniałą, podobno delfiny biorą ryby, ale ja nie mam żadnych jeszcze ze sobą ryb. A wędki też nie mam z wiadomych przyczyn. Czy ktoś mi w ogóle mógłby powiedzieć, dostaję tą, no wiecie co. Nić? Bo obawiam się, że to na tym się zakończy, że po prostu nie mam nic i jestem wiadomo gdzie. W czarnym końcu. Słuchaj, też mamy trochę obrotu tego drewna. Dostaliśmy. Dobra, to tutaj i ty tutaj chodź z tym i co najważniejsze, zostawmy tutaj ciebie. Dobra, trochę tego tutaj już się porobiło. Dobra, wracam do zabawy się tutaj nad drugim tym, trochę większym. Thank you.
this way before. I doubted it existed. Now I'm certain, I'm sure that this is all I ever dreamed of. This is all I ever need. And the sky was dark and clouded on a road that wasn't straight. The streets lights were my only light, my only fate. Then you came to change my story. You came to show my way. You are the wind, you are the sun, you are my dreams. This time I won. I bet in all I got there is no fear. This time I'm bold. This time I wondered, is it more for me to come? Is love just like a flower that withers then it's gone? So many times I thought it was it. So many times, so many wrongs. It feels like I've been sleeping. It feels like I've been dead. The dawn is finally here now. You are lying in my bed. Oh, I hear. Odcinek to już jest na pewno tyle. Powiem tak, no nie wygląda, ten z przodu to trochę zupełnie inaczej wygląda niż ten z tyłu. Nie wiem, czy to dobrze. Tutaj jakiś jest jeden blok, ale dobra, tym z przodu, tym i tak ogólnie napiszcie w komentarzach, co o nich sądzicie. Ja się jeszcze nimi będę oczywiście zajmować, żeby tutaj jakoś to tam lepiej one wyglądały, zwłaszcza z tyłu. Natomiast ostatnią rzecz, jaką w dzisiejszym odcinku zrobimy, pomijając to, że jest naprawdę się dzisiaj tutaj dużo działo, to tak, na pewno będę musiał przenieść, ale to już w moim zakresie. Zrobimy nową automatyczną farmę tutaj dla tych zwierzaczków. Mogę przejść ostatni raz, trochę zebrać wełny. Ja tutaj byłem, jak może widzieliście, parę razy. Na pewno trochę przyciąłem, ile razy tutaj byłem, bo byłem ich tutaj bardzo dużo. Trochę ich tutaj porozmnażałem, więc teraz tutaj jest, no jak widzicie, jest naprawdę ciasno. I tym się właśnie będę zajmować w kolejnych tych odcinkach. Znaczy, tak, automatyczną farmę, nie wiem, czy wam będę pokazywać, jak będę budował. Nie farmę, tylko automatyczną, w miarę możliwości tutaj rzecz, żeby je tutaj wszystkie strzyc. I z tego, co właśnie widzę, to już zużyło mi się wszystko. No niestety. Takie życie. I tak, nie widziałem żadnego villagera, jak byłem tutaj niedawno, przed chwilą. Weźmy sobie trochę tego. Tak, ja tutaj cały czas, jak widzicie, plantuję tutaj to i cały czas stąd zbieram, żeby mieć jeszcze więcej tych marchewek. Ale pójdźmy do naszego jednego tutaj villagera, który siedzi tutaj. Jeszcze żyje, dobrze, bardzo dobrze, bo widzę, że zamknąłem drzwi. Nie zamknąłem właśnie drzwi. I za zgniłe mięso, dlatego ja tutaj je tak zbierałem, dostajemy różne rzeczy. Emeraldy i zobaczmy, co on nam teraz tutaj powie. Mamy dokładnie to, co mnie interesowało. Mamy po pierwsze czerwony kamień, więc coś na pewno nam przyda. I lazaryt, co też na pewno może nam się przydać. Więc tak, weźmy sobie lazaryt. Wiemy wszyscy dlaczego, ponieważ jest nam trochę potrzebny. I czy coś nam nowego dasz? Jest perła kresu. I coś takiego, dobra. Weźmy sobie jeszcze może, nie wiem, czerwony proszek. I czy coś jeszcze nowego nam tutaj pokażesz? O, jest, jest, jest. Aha, zaklęta butelka. No dobra. Takie tam sobie te trajdy ma, ale jednak są ciekawe, jak na przykład to lazaryt. Na pewno nam się będzie przydawać, wiadomo do czego. No, wyjdźmy przez drzwi. Dobrze, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I jeżeli tak, możecie zostawić wpływę. Jeżeli jesteście nowym, możecie kliknąć subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Niestety to nie jest ten trójząb, który właśnie tak jak wyrzuciłem, żebyśmy z nim polecieli.
Na taki truizm będziemy oczywiście jeszcze zbierać i jak będziemy mieli kolejne, to na pewno coś takiego będę chciał zrobić, ponieważ nim się naprawdę bardzo fajnie można polatać sobie nawet. No i co tu dużo mówić, do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. O Boże. Ten odcinek to jest... długo był nagrywany, po prostu powiem, że długo był nagrywany. Nie wiem, może z 2 godzinki? Wiem, normalnie tyle się powinno nagrywać odcinki, ale na takim trochę mniejszym kanale, więc... Więc co tu dużo mówić, to muszę jeszcze jakoś to zwalić, bo to jest właśnie ten ekstra blok, którego tutaj nie powinno, z tego co wiem, być. O, bardzo dziwnie to wygląda, jak on tutaj jest. Co, jeszcze wyżej? Kurczę, ile? W sumie też tam się nożyce rozwaliły, co jest mniej, trochę szkoda. Dobra, no i będziemy mieli jeszcze tego trochę więcej. Którym ja tutaj mogę narzędziem to szybko rozwalać? Kilofem? Nie, wątpię. Bo wiem, że nożycami to najlepiej oczywiście się idzie, ale... Ale tak poza tym, nie wiem, dawaj to kilofem. No, czy ja wiem, czy kilofem może... Czyli zębem? Czyli zębem? Nie, dobra, dobra. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Wejdźmy sobie na górę i sobie to skończymy. Siu. O nie, jak on teraz nas zabije... Dobra, nie zabił nas. I tego się trzymajmy. Cześć!